Dzień dobry. O, dziękuję. Wszystko przygotowane. Dziękuję. Grażynka? Karina! Cześć. Naprawdę jesteś niemożliwa. Ja tutaj wyjeżdżam do spa, żeby sobie odpocząć, żeby nikt do mnie nie mówił i ty tu jesteś i... Jeszcze kamera jest. Ale to jest taka malutka kamera, mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzała. No nie wiem. Ja przyjechałam tu już kilka dni temu, więc mogę ci się przydać. Naprawdę? Jako przewodnik. To jak tu jest? Cudnie. Tak? Przywiozłaś słońce, więc tak. Pogoda jest idealna. Zresztą to jest słoneczny zdrój, więc to ma być słonecznie. Aha. Dobrze, czyli co, widzimy się na lunchu. Tak. I wszystko mi dokładnie opowiesz. Tak, tak. Tak. W gruncie rzeczy chyba się cieszę, że ją spotkałam. Ja też. Karinko, chciałam ci przedstawić najbardziej atrakcyjnego mężczyznę w tym hotelu. A jak mi miło. Patryk Kotarba, szef kuchni. Patryk, tutaj królujesz w kuchni, która jest bardzo doceniana w konkursach. Przypomnij mi, jaki konkurs wygraliście. Czyli nasze największe prestiżowe wyróżnienie to jest czapka Goya Mio, żółta czapka, którą zostaliśmy nagrodzeni drugi raz już, więc mam nadzieję na po raz trzeci. Ale nic by się nie zdarzyło, gdyby nie właśnie ta nasza kuchnia w regionie świętokrzyskim. Czyli? Czyli mamy fasolę korczyńską, wspaniałe miody pachnące łąką, jest buncok, kapitalny ser, więc jakby wykorzystuję to na co dzień tutaj w kuchni. Nawet są tutaj tłoczone oleje ręcznie i tak dalej, więc jest to dosyć ważny element, ponieważ to jest praca ludzi, rąk ludzkich i przede wszystkim serca. I to czuć w tych produktach i na talerzu, naprawdę. Ale to pokaż, co tu tam dla Dokładnie, nas. Dokładnie, pokażę. Mamy wspaniałego dorsza. Ja wam przygotuję takie szybkie danie, pokażę jak szybka, prosta dieta może wyglądać na talerzu, jak może smakować. No właśnie, bo ty masz różne te kulki tutaj też będą? Co to są za kulki? Tak, tutaj mamy, jest to kawior, jest to akurat w tym przypadku to pomarańcza, jest to sok pomarańczy skoncentrowany w takich kuleczkach, który fajnie strzela, daje taki efekt i wizualny, i smakowy. Tak? Więc, taka kuchnia molekularna trochę. Tak, takie minimum, ale jest. Tak? A to? To jest bardzo fajny tiul. To jest woalka. Tak, to jest tiul. Jak sama nazwa mówi, jest dekoracyjny, ale jest jadalny. To jest tiul akurat z ciasta tak naleśnikowe, ale jest sepią, tak? Więc z atramentem kałamarnicy i tutaj bardzo efektownie wygląda. A te zielone drażetki? I tutaj jest też... fasolka. Dokładnie, ale jaka, wiecie może? Nie. Nie, zielona. Jest to fasola edamame. Bardzo fajna fasola, inaczej jest soja włochata. Świetna fasolka, ja ją odkryłem powiedzmy niedawno. Zacznijmy stosować w kuchni. No to będziemy spróbować? Miały wszystko na dokładnie, talerzu. Dokładnie, próbujcie. Słuchajcie, ja wam składam danie, dobrze? Dziękujemy bardzo.
Jesteśmy w miejscowości uzdrowiskowej Busko-Zdrój, położonej pomiędzy Krakowem a Kielcami, w malowniczej krainie zwanej Ponidziem. W okolicy wije się malowniczo rzeka Nida, a widoki z okien są tutaj naprawdę przepiękne. Hotel jest designerski, nowoczesny, ale też bardzo przytulny, utrzymany w jasnej kolorystyce, takiej pełnej optymizmu. Kto tutaj znajdzie dla siebie miejsce? Przede wszystkim osoby, które chcą zadbać o swoje zdrowie, ponieważ znajduje się tutaj medical spa i świetni specjaliści, lekarze, fizjoterapeuci, także naprawdę można stąd wyjechać w pełni odświeżonym, nowym i zregenerowanym. Ale również rodziny z dziećmi i goście biznesowi znajdą tutaj przyjazną przystań. A dlaczego nazwa hotelu brzmi Słoneczny Zdrój? Słoneczny, ponieważ jak nam prawie gwarantują, przez większość dni w roku możemy tutaj trafić na naprawdę słoneczną pogodę. Kochana moja, tak? Wiedzą o Busku-Zdroju i kąpielach siarkowych mi w ogóle nie zaimponujesz. Albowiem ja tutaj spędziłam, co prawda było to dawno temu, bo ponad 20 lat temu, kilka ładnych lat z rzędu. No dobrze, to jak mi chcesz zaimponować, to powiedz, co wiesz o kąpieli siarkowej? Kąpiele siarkowe są w ogóle magiczne. No właśnie, bo ja Ci chcę zaimponować, że tutaj do tego hotelu Słoneczny Zdrój jest bezpośrednio ze źródła doprowadzana woda siarkowa, w związku z tym ona w ogóle nie ma kontaktu z zewnętrznymi warunkami i zachowuje wszystkie swoje właściwości, idealnie, tak jak w przyrodzie. Zaimponowałam Ci trochę? Zaimponowałaś mi, a teraz ja Ci opowiem, na jakie schorzenia leczy siarka. Przede wszystkim wszystkie schorzenia reumatoidalne, zapalenia stawów, choroby krążenia, podnosi odporność siarka i uważaj, też obniża cholesterol. I wspaniale działa na skórę. I jeszcze tutaj oczywiście są różne inne zabiegi, prawda? Mm. Jest borowina. Nigdy z wiadrami tutaj nie chlusta borowiną, ale wiesz, o tym się na pewno przekonasz podczas korzystania z medical spa. Nie mogę się doczekać. To co, odpoczywamy? Relaksujemy się? Kwiatki jadalne? Nie wiem, spróbuj. Myślę, że tak. Teraz w Medical Spa, to jest jedna z największych baz zabiegowych tego typu w Polsce. W tych 39 gabinetach w tej chwili odbywają się zabiegi i ćwiczenia i praca nad formą, nad powrotem do zdrowia, bo tutaj w tej części spa nie leży się i nie pachnie, tylko się nad swoim zdrowiem pracuje, a można odzyskać tutaj kondycję po wszelkiego rodzaju urazach, operacjach czy kontuzjach. A zaopiekują się tutaj Wami wspaniali lekarze i fizjoterapeuci. Jesteś już po konsultacji lekarskiej. Pan doktor przepisał Ci 4 zabiegi. Wśród nich jest tergumet, czyli sprzęt, na którym obecnie ćwiczysz. Ale to wcale nie jest takie proste ćwiczenie, wiesz? Dlatego jest z nami Pani Kasia, która tutaj bacznie czuwa nad postępami. Kolejnymi zabiegami, jakie zlecił Pan doktor, jest kriosauna, kąpiele siarkowe oraz BMS, czyli biomechaniczna stymulacja mięśni. Ja się wszystkiemu bardzo chętnie poddam, bo tutaj mam pełne zaufanie do Was. A jeśli chodzi o to ćwiczenie, które na razie tak mi idzie średnio, to za chwileczkę się poprawię, bo to wcale nie jest takie proste. Po wizycie w kriosaunie, gdzie powiem szczerze, było pioruńsko zimno. -100, -150 stopni Celsjusza, to nie są moje ulubione temperatury, ale zrobiłam to specjalnie dla Was, żebyście zobaczyli, jak tam jest. No i może odrobinę dla własnego zdrowia, ponieważ tutejszy lekarz zalecił mi taki seans. A po krioterapii koniecznie trzeba rozgrzać mięśnie na takim lub innym urządzeniu. Jest do tego specjalna sala.
No i zobaczymy, czy rzeczywiście zwiększyła mi się wydolność organizmu. No jak było, kochana? Ja jestem tak zrelaksowana, że mówię ci. No to opowiadaj. No, wybrałam sobie masaż dotyk słońca. Aha. I dostałam wszystko, co tutaj obiecują, czyli masaż relaksacyjny całego ciała, łącznie z głową, ze stopami, z dłońmi. Mówię ci, jestem taka lekko oszołomiona. Oszołomiona. A ty? A ja byłam w medical spa i to nie jest takie kizianie mizianie. Tylko? Najpierw byłam w kryosaunie, gdzie jest minus 100, minus 150 stopni Celsjusza, więc myślałam, że zamarznę, gotałam. Potem musiałam pedałować na rowerku, żeby rozgrzać mięśnie. Potem jeszcze różne miałam ćwiczenia. Także ja byłam potraktowana ostro. Ale dzięki temu? Ale dzięki temu moje komórki po prostu się zregenerowały i zostały pobudzone. Czy widzisz, że ja jestem pobudzona? Widzę. Widzę też, jak jesteś odmłodzona, ci powiem, bo te komórki dostają takiego szoku pod wpływem zimna, że zaczynają pracować jak szalone. W związku z tym, mimo cierpień, to się opłaca, tak? No dobrze, to ja z tą energią w takim razie mam zamiar teraz się z tobą zamienić. Idziesz się zrelaksować, tak, wellness. A ty? Idę się pobudzić. No to uważaj na siebie. To na razie. Na razie. Trafiłam do strefy spa, żeby pokazać wam wszystkie tajniki zabiegów, którym tutaj się można poddać. Zobaczcie, co pożyczyłam z gabinetu. Tutaj są pojemniczki z takimi oto galaretkami, które wyglądają pięknie. Ślicznie też pachną, jak się domyślacie, nie służą do jedzenia. A do czego? O to poproszę Olgę, żeby nam opowiedziała, co można z tym wszystkim zrobić. Wszystkie te produkty służą do zabiegu Zmysłowa Podróż do Raju. Zmysłowa podróż do raju, jak to brzmi. I jeżeli chodzi o doznania, jest podobne. Bardzo sensualny zabieg, pełen właśnie pięknych kolorów, pięknych aromatów, no i świetny, specyficzny masaż. A co jest takiego specjalnego w nim? Ponieważ wykorzystujemy tutaj specjalne akcesorium, porcelanową łyżkę, którą masujemy naszych gości przez specjalne płótno. Rzeczywiście to wszystko tak pachnie i wygląda, że w taką podróż do raju, no po prostu trzeba się wybrać. Przeszkodzimy na moment w zabiegu, który tutaj się odbywa. Jesteśmy w gabinecie, a można byłoby pomyśleć, że jesteśmy na łonie przyrody. Poza nami przepiękny krajobraz, jest to krajobraz okolic hotelu. Olga, co tutaj się odbywa? Wykonywany jest tutaj zabieg infuzji tlenowej. Jest to zabieg, który polega na wtłaczaniu składników aktywnych właśnie za pomocą sprzężonego, stężonego tlenu. A jakie to są składniki? To jest kwas hialuronowy, ale także ekstrakt z jadu węża. Czyli taki botoks bez użycia igły? Dokładnie tak. Nie ma się czego bać? Zupełnie tego bezinwazyjne. Tego jadu węża też, nie? Nie boimy się? Nie boimy się absolutnie. No dobrze, to w takim razie zostawiamy tutaj panie, niech się relaksują, a my idziemy. Twoje zdrowie, Karinko, to był długi dzień. Długi dzień, ale bardzo przyjemny, bo naprawdę, wiesz, się zrelaksowałam, odpoczęłam i mogłabym codziennie mieć taki długi dzień. Codziennie nie ma sensu, bo trzeba po pracy przyjeżdżać i się relaksować. No i koniec relaksu. Paweł przyszedł. Jak wam minął ten pobyt? Rzeczywiście ten hotel zasługuje na Spa Quality Standard? Absolutnie zasługuje, jesteśmy bardzo zadowolone. Jesteśmy zachwycone i ma mnóstwo zalet. Znaczy, jak tutaj podjeżdża się, tak, to takie pierwsze wrażenie nie jest takie do końca takie super, nie? Bo to też nie jest centrum uzdrowiska. Czepiasz się, wychodzisz na balkon i masz cudowny widok na Ponidzie. Taką wychodzisz krainę do ogrodu. Geograficzną, wiesz. Ta. Ponidzie, Dolina Nidy. A potem wchodzisz do środka i co? I dostajesz wspaniałe zabiegi. Tak, ponieważ Medical Spa jest tutaj na bardzo wysokim poziomie, rzeczywiście można podreperować zdrowie, bo są świetni specjaliści i lekarze, i fizjoterapeuci. Grażyna, ty korzystałaś z kąpieli siarkowych. Tak, absolutnie. Ja byłam w kabinie w kryosaunie, gdzie mnie zmrozili i też odżyłam zupełnie. No i to spa wellness też jest przyjemne. Powiedzmy też o
atmosferze, o przyjemnej rzeczywiście, obsługa jest cudowna, domową atmosferę stwarzają. No a to jedzenie, słuchajcie. No, jak ja bym miała się czegoś czepiać, to rzeczywiście restauracja wydaje mi się troszkę mało przytulna. Ale rekompensuje? Jedzenie, prawda? Tak, bo jedzenie by się cudowne. Nie czepiało, nie? Bo jest pyszne, wyrafinowane, cudowne. Ale też ten design restauracji harmonizuje z ogólnym designem hotelu. No to i prawda. Z tą bryłą taką podświetloną, szklaną, piękną. Mhm. No i ta kuchnia to poezja. Kuchnia, poezja. Jeśli chodzi o dania z karty. A mogę się jeszcze czepić jednej rzeczy, że rzeczywiście ja się cudem dostałam na zabieg, bo trzeba tutaj rezerwować przy rezerwacji hotelu, od razu bukować sobie zabiegi, bo rzeczywiście obłożenie jest duże, no ale z drugiej strony to też świadczy o tym, że te zabiegi są atrakcyjne i skuteczne. Czyli stawiamy dużego plusa. Dużego plusa z takim sercem jeszcze z boku, prawda? Tak jest. Jak najbardziej. I żegnamy się. I żegnamy się, to już wszystko w Busku Zdroju, w Słonecznym Zdroju. Było wspaniale, na pewno to jeszcze wrócimy, prawda? Tak, koniecznie. A na dzisiaj to już wszystko, żegnamy się i zapraszamy na kolejny odcinek I Love Spa. Do widzenia, cześć.